Hej, witajcie bardzo serdecznie, dla Mateusz Piotrowicz. Dzisiaj dokładnie tak w niedzielę 16 listopada odwiedziliśmy kino MDK Wągrowiec, które jest miejscem, gdzie można zagłosować w dniu dzisiejszym na po prostu radnego lub inne ważne stanowisko. Chciałem zapytać, chciałem popatrzeć, pogadać z młodymi ludźmi na temat tego, kogo chcą wybrać, kogo, na kogo chcą zagłosować. Ale jak widzicie, w tym momencie, moi państwo, na tym materiale młodych ludzi po prostu nie widać, tak? Nie? Byłem w Mieścisku, macie teraz filmy troszeczkę z Mieściska. Tam było też miejsce, punkt głosowania, punkt oddania głosu żadnego kandydata. Nie było młodych ludzi, po prostu nie widziałem młodych osób w Mieścisku. Sami ludzie powyżej 40 albo wyżej. Tak więc tutaj nie było to widoczne. Co jest przyczyną? Być może to, że tak naprawdę właśnie głosy niewiele zmieniają, że ludzie, którzy przychodzą na nowe miejsce, też niewiele tutaj jakby zmieniają. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Ale byłem również w Wągrowcu, tutaj w kinie nagrać kilka scen, ponieważ nie mogłem nagrać tutaj głosujących. To nie było możliwe, tak więc posługuję się tutaj kilkoma scenami. Ale też właśnie, jak widać, są ludzie troszeczkę młodsi, tak 30 lat, trochę wzwyż, ale ludzi 20, 25, tak nie widać po prostu w miejscach, gdzie można oddać głos na danego kandydata. Co jest przyczyną? No właśnie, co może być przyczyną, na to musimy odpowiedzieć już sobie sami, czyli wychodzi na to jakby, że coś trzeba zmienić, ale co, to już pozostanie bez odpowiedzi. Tak więc tutaj macie w tle krótką relację jakby z tego, jak wyglądało głosowanie. Ludzi jednak było sporo, tak mówię, ludzi trochę starszych, niekoniecznie młodszych, ale jednak troszeczkę ludzi się tutaj zebrało. Tak więc wszystko dobrze, więc z miejsca spotki na MDK Wągrowiec mówi dla państwa Mateusz Piotrowicz dla głosu wągrowieckiego. To byłoby na tyle, jeszcze państwu miłego dnia. Dziękuję za uwagę.